Witam wszystkich, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z gry Bus Simulator 18. Dzisiaj będę chciał wykonać taki mały eksperyment, sprawdzę na ile jest to możliwe. Otóż nie chcę dzisiaj pracować jako kierowca autobusu, tylko dzisiaj chcę pracować jako kanar. I mam zamiar sprawdzić się w roli kanara w autobusie jednego z moich pracowników. To jest, wiecie, taki eksperyment, więc ja chcę zobaczyć w ogóle, czy mi się to uda. Więc znajdę sobie tutaj jakiegoś pracownika na jakiejś trasie, będę musiał tę trasę sam rozpocząć, jakoś pracownika dogonić i przeskoczyć, po prostu wsiąść do jego autobusu. Brzmi trochę skomplikowanie, ale mam nadzieję, że uda mi się coś takiego zrobić, więc czekajcie, zaraz przeskoczymy zaraz do momentu, w którym już mi się to uda. Okej, jestem w pościgu, można powiedzieć, za jednym z moich pracowników. Musiałem się trochę najeździć, ale słuchajcie, udało mi się go znaleźć, więc teraz po prostu zrobię coś takiego, że... Okej, zatrzymam się tu, wysiadam. Trzeba kombinować w ten sposób i teraz wsiądę do jego autobusu. No inaczej, słuchajcie, chyba by się tego nie dało zrobić. Jest, dobra. Udało się, aczkolwiek musiałem się trochę najeździć. Dobra. Proszę siadać, ja wam zaraz będę sprawdzać bilety. Jak widać, mogę, jest, dobra, czyli mój eksperyment można uznać na razie za udany. Dzisiaj po prostu będę sobie jeździć i robić za kanara w autobusie mojego tutaj pracownika. Jesteś właśnie kontrolowany przez twojego szefa, więc ja ci radzę, wiesz, no, nic tutaj nie kombinować. Tak dziwnie jechać tutaj w autobusie, wiecie, jak nie jest się kierowcą, tylko na przykład o tutaj. Taka dosyć dziwna, nietypowa, nieznana mi dotąd perspektywa w tej grze. Ale kurczę, patrzcie, udało mi się. Tylko musiałem się trochę naganiać, wiecie, trzeba znaleźć pracownika, trzeba go gonić i na przystanku po prostu jak on staje, to wtedy również się zatrzymać i tyle. Swój autobus zostawiłem, ja tej trasy nawet nie dokończę, nie dostanę z tego żadnych pieniędzy dzisiaj. Ja po prostu chciałem zrobić ten eksperyment i sprawdzić, czy da się tutaj w tej grze pracować jako kanar u własnego pracownika. Dobra, tylko niestety problem jest taki, że no co robi kanar? Sprawdzę bilety, ale na razie tutaj zbyt dużo nie ma pasażerów. Chociaż nie, no tutaj jacyś są. No dobra, to zapraszam, zapraszam. Tylko postaram się brać bilety od ludzi, którzy dopiero wsiadają, ale wiecie, to jest trochę problematyczne, bo tutaj modele bardzo, ale to bardzo często się powtarzają, więc... Mogę się po prostu mylić i sprawdzać bilety u osób, które już, u których wcześniej już sprawdzałem. Pan ma bilet? Ma pan bilet. Pani również? I pan również, dobra. No to na razie jeszcze żadnego gapowicza nie złapałem. Szkoda, że nie mogę sobie usiąść. No oczywiście jest to pracownik, no to on jedzie po prostu, wiecie, maksymalnie przepisowo. Nie jest tak jak ja, nie ma, że tak powiem, tak jak ja takiego pierwszeństwa w przejeździe gdziekolwiek, no bo tak w tej grze jest. Nawet jak pierwszeństwa nie mamy, to często nas samochody puszczają i tak dalej. No, pracownik już tak nie ma. Więc musi jakoś sobie radzić. I widzę, że jak pracownik jedzie, to w autobusie nie ma takich detali jak działający na przykład prędkościomierz czy coś. Nie wygląda, jakby to działało. Dobra. Szkoda, że nie ma dzisiaj święta narodowego. Wtedy miałbym więcej trochę roboty, bądź co bądź. No i mógłbym sobie wysiąść i na przykład wsiąść do innego pracownika, ale wolę nie wysiadać, bo zaraz on zamknie drzwi i co wtedy? Więc lepiej tutaj nie wysiadać. Dobra, chyba ta pani tutaj wsiadła, ten gościu też. Kto jeszcze wsiadł, bo nie pamiętam, chyba ktoś tam z tyłu. Kurde, wszyscy mają bilety. Akurat dzisiaj, kiedy robię jako kanar, wszyscy mają kurde bilety, no. Szkoda, że nie ma takiego dla mnie, wiecie, przycisku, żebym tu kliknął czy coś i żeby na cały autobus było kontrola biletów. No nie, niestety nie ma czegoś takiego. Ale i tak, wiecie, to jest takie dosyć ciekawe w tej grze, że można zrobić sobie tego typu coś. Taką odskocznię od zwykłej roboty naszej, czyli pracy jako kierowca autobusu. Nie wiem, wiecie, jak długo ten gościu będzie jeździć. Czy przypadkiem on nie będzie jeździć tutaj w nieskończoność, no bo praca pracownika kończy się wtedy, kiedy ja kończę swój przejazd. No a dzisiaj swego przejazdu ja siłą rzeczy nie dokończę, bo autobus gdzieś tam zostawiłem, już teraz bym go nawet nie znalazł. Dzisiaj robię jako kanar, więc ten pracownik chyba teoretycznie będzie jeździć, można powiedzieć, w nieskończoność.
No ale oczywiście nie będzie jeździć w nieskończoność, jak mi się już to znudzi, to po prostu wyjdę z gry i tyle. Ale jeszcze się trochę tutaj pobawię. No i to jest właśnie pracownik. Ja już bym dawno jechał, bo by mnie wszyscy puścili, a on musi tutaj niestety czekać. Dobra, jest kolejny przystanek, to znowu będę mieć coś do roboty. Ale patrzcie, on w ogóle nie sprzedaje biletów. To też jest ciekawe, pracownik nie może sprzedawać biletów, tylko ja mogę najwidoczniej. Dobra, proszę wchodzić. No i sprawdzamy bileciki. Kurde, znowu ważny bilet, no po prostu nie wierzę. Serio? Dzisiaj każdy ma bilet? Jest! W końcu! Mam cię! Pierwszy Gapowicz. No. Nie spodziewałaś się tego, bo ten pracownik pewnie tych biletów w ogóle nie sprawdzał. A tu proszę, szef przyszedł, szef tutaj tej całej firmy i sam sprawdza bilety. Tego się kurde nie spodziewaliście, co? A właśnie. Teraz będziecie kupować bilety. Ja mam sporo autobusów do kupienia. Więc budżet mojej firmy musi być jakoś zasilany. Ej, ale ten gościu przypadkiem nie wygląda tak samo jak ja? To jest chyba ten sam model postaci, co... No co mój? No teraz nie mogę go zobaczyć, jak jestem w autobusie, ale... To jest chyba ten sam model, trochę poszli trochę na łatwiznę twórcy. Też jak on... Tutaj jest wszystko uproszczone z tego, co widzę dla pracownika. Zobaczcie, w ogóle jak skręca, to nie widać animacji tam obracania rąk i tak dalej, kierownicy. No, tu jest sporo rzeczy uproszczonych. GPS się nie wyświetla. Wszystko pewnie w celach optymalizacyjnych. Lusterka nie działają, no nie ma co się dziwić. Dobra. Kolejni pasażerowie czekają tylko, żeby wejść. Nie spodziewałem się właśnie kontroli biletów. Tak to z reguły jest. Tego się człowiek nie spodziewa. No zobaczcie, teraz pokażę to. O, no ten pracownik to chyba tak samo jak ja wygląda. Dobra, wsiadać. Na co wy czekacie? Wsiadł ktoś, czy nie? Nie, czemu oni nie wsiadają? Czekałem może na inny autobus. Może i tak. Dobra, to dawaj szybko na kolejny przystanek, bo mi się już trochę nudzi. On tylko, zobaczcie, tylko obraca nadgarstkami, to wiecie, tak? Normalnie chyba o 360 stopni. O, patrzcie, patrzcie. Aż mu się te rękawy wykręcają. Kurde, to czemu... Czemu skoro nie rusza kierownicą i nic, to czemu nadgarstki mu się ruszają? Dziwne, dziwne. No dawaj szybciej na ten następny przystanek, bo ty sobie jedziesz, a mi się trochę nudzi. Jak muszę tutaj stać. Nawet nie mogę usiąść. To wiesz, tak średnio trochę. O, jest. No, tutaj jest trochę więcej pasażerów. Mam nadzieję, że wsiadają, a nie czekają na jakiś kolejny autobus. Dobra, proszę wsiadać, ja już wam robię miejsce. I tylko patrzę, kto tutaj jest nowym pasażerem. Tam jedna, tutaj dwóch, czterech. Dobra, dopóki pamiętam, to sprawdzam. Jest! Kolejny Gapowicz! Mam cię, skurczybyku! Dawaj 120 euro. A tutaj kto wsiadł? Czekajcie. Dobra, to już sprawdzę w sumie. Nawet tym, co wcześniej sprawdzałem. Tak na zaś. Jakbym się pomylił i wcześniej komuś nie sprawdził. Dobra, dwóch Gapowiczów. A gdzie on teraz będzie jechał? Będzie skręcał w lewo? Gdzie będzie skręcać? Chyba w lewo, co nie? Chyba tak ma trasę zaprojektowaną, już nie pamiętam, jak ja je tutaj projektowałem. To jest akurat port. Ale wydaje mi się, że w lewo powinien kręcić teraz. No ruszaj się, kurde, opóźnienie mama, ta przechodzi normalnie jak jakaś królowa Anglii. No i dalej. Wykręcę te nadgarstki, skurczybyk. Jak on to robi? Ja też chcę tak umieć. Ciekawe, czy pracownik może wpuścić kogoś, kto jeździ na wózku.
czy tylko dla mnie są zarezerwowane, że tak powiem, takie wyjątkowe okazje, nietypowe. No gdzie ty jedziesz? Przystanku szukaj, a nie. Nie powinien być tu gdzieś w pobliżu? Ja jeszcze nie znam tego miasta, co prawda, ale... Jak jeżdżę sam, to mam wrażenie, że te przystanki są trochę częściej. O, dobra, jest tutaj. Ale mało osób. Ej, czemu go pominąłeś? Aha, dobra. To nie, ten przystanek nie znajduje się na jego trasie. No to gdzie jest kolejny przystanek? No. Mam nadzieję, że nie jedzie gdzieś daleko. Ale jak siedzą ze spuszczonymi głowami. Gdzie teraz? W lewo. O, ale jest taki detal, jak widać, jak mu sięgnę na tablicy tam rozdzielczej. No jest lewy kierunek tam zapalony, dobrze. No to, to czyli skręca w lewo. Taki detal jeszcze został tutaj zachowany. No szybciej, ja już bym jechał. Na co on czeka? Halo, na co on czeka? Przecież nie ma tutaj świateł, nikt nie jechał. Gościu, co jest? Ja się nie dziwię, że mam opóźnienia. Jak ty tak jedziesz? No jedź! Na co on, kurde, czeka? Wypuść mnie! No co jest? Gościu! Przyznaj się. Te prawo jazdy na autobus to ty chyba na Ukrainie kupiłeś, co? Patrzcie, nawet się na mnie nie spojrzy. No gdzie jest jakiś przystanek? Nudzić mi się zaczyna. To jest serio co innego, jak się tylko stoi i sprawdza bilety, a co innego, jak się nie jeździ. Definitywnie. Oj, raczej mi się nie będzie chciał robić takiej akcji w przyszłości i to jest raczej coś pojedynczego, no ale chciałem to po prostu sobie sprawdzić. Jak widzicie, da się coś takiego zrobić, jak najbardziej, tylko... No oczywiście później to tylko kończymy trasę i tyle, wychodzimy z gry, nic za to nie dostajemy żadnej kasy, to jest tylko tako, żeby się trochę pobawić, trochę sobie rozgrywkę urozmaicić, trzeba jakąś trasę wziąć, trzeba dogonić pracownika i no i tyle. Trzeba go dogonić i jak najszybciej do jego autobusu wsiąść. No gdzie on jedzie do jasnej cholery? Nigdzie nie ma przystanku. Czy to nie jest przypadkiem ta trasa, gdzie jak on skończy jazdę w porcie, to jedzie gdzieś daleko? Wiecie co, to chyba jest właśnie ta trasa. To teraz następnego przystanku nie będzie raczej przez... O kurde, jakiś kawałek, więc... Dobra, chyba na tym skończę swoją dzisiejszą pracę, no po prostu skończę ją w ten sposób, że... Przerwę podróż i tyle, i tak to się właśnie dla mnie skończy. I jeszcze właśnie... Nawet przez tą dzisiejszą pracę trochę straciłem, bo tak się spieszyłem, żeby gonić pracownika, że spowodowałem parę wypadków. No ale wyszedłem z tego na szczęście cało. Dobra, słuchajcie, tak więc w tym odcinku, tym nietypowym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!